Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że Państwo mimo tej eksplodującej wiosny w piątek wieczór dotarli tutaj. No ja chciałabym dzisiaj opowiedzieć w zasadzie o takich dwóch badaniach. Pierwsze jest już w takim stanie dużego zaawansowania. Drugie tak naprawdę jest na swoim wczesnym etapie i dlatego nazwałam to ogólnie interakcją człowiek-maszyna, bo w zasadzie będę mówić o dwóch projektach. Jeden dotyczy botów, a drugi dotyczy rozmaitych technologii ubieralnych, ich wpływu na, że tak powiem, nasz stan mentalny, jakiś form feedbacku, które one dają i właśnie interakcji rozumianej jako właśnie ten feedback, czyli informacja zwrotna od nich. Bo takie dwa projekty teraz prowadzę. Ja rzeczywiście doktoryzowałam się tutaj w Instytucie Filozofii. Wcześniej skończyłam studia w zakresie socjologii w Stanach i w zasadzie do tych Stanów cały czas wracam. Też chyba tam troszeczkę łatwiej jest mi może pracować w takim bardzo interdyscyplinarnym trybie, jaki zresztą tutaj ten lab humanistyki cyfrowej też realizuje i to mnie bardzo cieszy. W tej chwili pracuję na MIT. W Center for Collective Intelligence, czyli Centrum takiej inteligencji roju, inteligencji kolektywnej. I tam realizujemy właśnie szereg projektów. Projekty, z którymi ja przyjechałam, to są właśnie boty i te wearable, czyli technologie ubieralne. Natomiast tam tak naprawdę odbywa się dosyć umasowione badanie wszystkich cyfrowych śladów, jakie ludzie zostawiają. Od takich, powiedziałabym, cyfrowych śladów, które są prostą formą obecności, czyli wpisem na Twitterze i tak dalej, po właśnie wykorzystanie rozmaitych technologii, czasami opatentowanych przez MIT, czasami zewnętrznych, do tego, żeby troszeczkę się więcej dowiedzieć, no albo właśnie o psychofizjologii, albo o różnych innych rzeczach. Mój bezpośredni tutaj taki zwierzchnik, można powiedzieć, no nie wiem, szef na MIT, w tej chwili realizuje projekt ze mną, który dotyczy opasek na głowę, takich przenośnych elektroencefalografów i tego, jak wchodzimy z nimi w interakcję. I drugi projekt jeszcze z wykorzystaniem tak zwanych badży socjometrycznych, czyli opatentowanych właśnie przez jego zespół badawczy, takich, można powiedzieć, nieprostych identyfikatorów, które badają różne relacje wynikające z wchodzenia w interakcję z innymi, czyli na przykład ton głosu, turn taking, czyli to, jak często powiedzmy zmieniamy się, jeśli chodzi o właśnie tą rolę w interakcji, kto mówi, jak długo mówi, kiedy, czy to jest dialogowanie, czy to jest bardziej monologowanie. To koreluje z tonem głosu, oczywiście geolokalizacją, ilością osób w pomieszczeniu itd., więc na tym poziomie odkrywa, powiedzmy, w takich mezoskalach albo w ogóle w małych skalach pewne zależności interakcyjne. To się sprawdza zwłaszcza w dużych organizacjach, firmach, już mu się udało parę razy różne struktury firm, takie dosyć skonsolidowane, dzięki temu odwrócić, pokazując, jak te interakcje przebiegają. No ja jakby przyjechałam właśnie do niego z tymi dwoma projektami. Jeden projekt to jest projekt związany z botami, który realizuje w zasadzie we współpracy ze WPS-em tutaj, a drugi projekt to jest właśnie ten projekt wearable. I w zasadzie o obu tych projektach chciałam Państwu przynajmniej w skrócie opowiedzieć, żeby pokazać mniej więcej, co robimy. I może w jednym przypadku pokazać jakieś przynajmniej fragmenty wyników, które mamy, a w drugim no to raczej opowiedzieć o tym, z czym się na obecnym etapie zmagamy, ponieważ jesteśmy tak, można powiedzieć, jeszcze we wstępnych fazach tego projektu. Także nas interesują, tak jak powiedziałam, wszystkie formy interakcji, ale przede wszystkim interesują nas interakcje znaturalizowane, czyli takie, które mają charakter bliski temu ludzkiemu. To znaczy interesują nas wszystkie te technologie, zwłaszcza konsumenckie, które są jednak skrojone pod człowieka w jego takim bardzo naturalnym habitacie. Interesują nas wearable, które są dostępne dla zwykłego użytkownika, czyli nie interesują nas sprzęty labowe, nie interesują nas sprzęty wyłączone, że tak powiem, z takiego konsumenckiego obiegu. I tak samo boty nas interesują w swoich zastosowaniach, w interakcjach po prostu z konsumentem. Mieliśmy od początku jakby bardzo silny nacisk na to, żeby interesować się tym, co może jakby przeżyć, można powiedzieć, technologiczny spillover, czyli może się rzeczywiście rozprzestrzenić. Teraz jest cały ten trend w zakresie internetu rzeczy. Coraz więcej tych sprzętów na sobie mamy, z coraz większą ilością tych sprzętów wchodzimy w rozmaite interakcje. No i nas interesują te, które w tych interakcjach będą z nami najczęściej. Stąd właśnie te boty i wearable.
No i pierwszym jakby takim projektem właśnie była botyka. To jest zresztą temat mi bliski. Ja botami się zajmowałam w czasie pisania swojej pracy doktorskiej. Już sporo botów napisałam do takiego świata, który się nazywał Second Life kiedyś. On już teraz chyba nie istnieje, albo istnieje, ale ma bardzo znikomą ilość użytkowników. Może milion osób, może mniej. I tam jakby projektowałam sporo interakcji właśnie w tym wirtualnym świecie. Potem to przyniosłam na swoją pracę badawczą. I tak już mi zostało, tylko że w międzyczasie no, botyka zaliczyła pewnego rodzaju dołek, a teraz się odbiła. No i wydaje mi się, że Siri, Cortana i inne projekty to jest jakiś taki właśnie, myślę, że w pewnym sensie eksplikacja, czy taki egzemplifikacja bardziej może tego boomu na boty, prawda? Bo botów jest rzeczywiście bardzo dużo. Część to są po prostu boty krążące po sieci, ale dla nas interesujące są te, które mówią w języku naturalnym, syntetyzują mowę i są w stanie, powiedzmy, no, to są tymi botami, które kiedyś zdawały albo nie zdawały testu Turinga i teraz zdają. Strasznie tutaj jest duży, widzę, ruch. Takiemu botowi jak ja jest trudno w tych warunkach. Kierunku. Proszę? W dobrym kierunku. W dobrym kierunku, tak, to prawda, w dobrym kierunku, zdecydowanie. Także myśmy się bardzo zastanawiali w ogóle, jakie projekty tutaj sobie wziąć pod lupę, jakiego typu boty komercyjne próbować tutaj zaobserwować w ich interakcjach. No i najpierw myśleliśmy, że to powinna być Cortana albo Alexa, ale ostatecznie stanęło na tym, że stworzyliśmy własnego bota, który jest botem komercyjnym, bazującym na botach, które gdzieś tam przez firmę, która z nami współpracuje, były już zakładane, tak, do interakcji głównie z klientami, jako takie help center albo jakiś taki pierwszy punkt kontaktu z konsumentami. I teraz dopiero przymierzamy się do Alexy i do Siri, kiedy już ta nasza technologia, znaczy metodologia, ale też no, technologia, którą stworzyliśmy, nam zwalidowała, że w ogóle jest za co się zabierać. Interesuje nas też robotyka społeczna, oczywiście, to znaczy interesują nas też obiekty fizyczne. I tutaj oczywiście to jest kompletnie coś innego, bo bot jest botem, bot jednak jest tekstowy, może być głosowy, no ale nigdzie w domu on nie stoi, on jest raczej w telefonie i nie ma jakiejś takiej fizycznej obecności. A tutaj właśnie Alexa czy też Amazon Echo było dla nas takim ciekawym odkryciem, no bo to jest z jednej strony oczywiście bot, taki agent konwersacyjny czy też asystent, a z drugiej strony to jednak stoi gdzieś w domu i z różnych punktów tego domu do nas mówi, reaguje trochę jak pies na swoje imię, prawda, albo jak dziecko, też można powiedzieć. I wszyscy domownicy się wokół niego tłoczą, fenomenalna synteza mowy, nawet moja córka, kiedy mówi do Alexy, to jest zrozumiana, mimo że angielski jest dziwny, co najmniej. No i tutaj, prawdę mówiąc, powoli zmierzamy w tą stronę, żeby również na roboty fizyczne, na takie fizyczne obiekty ten nasz projekt botowy skalować. No i oczywiście no, po drodze jeszcze zdarzyło się innych rzeczy parę, słynne TAI, prawda, czyli jakby projekt Microsoftu, który wymknął się spod kontroli, zaczął hejtować w sieci, obrażać wszystkich, no nakarmiony tak naprawdę naszą wiedzą, to nas też bardzo zainspirowało i właściwie zastanawialiśmy się, czy powinniśmy do naszego projektu stworzyć bota, który będzie budził tak żywe emocje i ostatecznie stwierdziliśmy, że nie. To znaczy, że chcemy bota, który będzie w miarę neutralny, bo chcemy zobaczyć, jak ta interakcja w takich optymalnych warunkach przebiega, a niekoniecznie wtedy, kiedy ktoś jest zirytowany, bo to bardzo proste. Znaczy, bardzo prosto uzyskać jakieś afektywne odpowiedzi w przypadku sytuacji, kiedy się kogoś po prostu chce naprawdę jakoś bardzo, bardzo mocno zirytować. Także o, zanim powiem o rezultatach, to jeszcze chciałabym tutaj na chwilę przeskoczyć do innej prezentacji i właśnie ją pokazać, bo to jest powiedzmy bardziej może trying to connect, a nie bardzo. Nie mam tutaj u Was internetu. No ale widzicie Państwo w każdym razie, tak? Może tak być ostatecznie. No to pierwszym takim, ale tutaj te obrazki z kolei, no zobaczymy jak to w ogóle zadziała. Pierwszym jakby takim botem, który nas zainteresował w tym naszym projekcie była oczywiście Eliza, dlatego że posiadała bardzo wyraźnie określoną funkcję społeczną, to też w przypadku badań jakby z botami bardzo trzeba mocno uwzględniać, że one są bardzo mocno społecznie osadzone, że mają jakąś tam swoją społeczną tożsamość, to jest najczęściej jakaś forma pomocy, pomagiera, asystenta. W tym przypadku to był psychoterapeuta, ale ktoś, kto co do zasady służy pomocą. To takie oczywiście było dla nas bardzo interesujące. Śledziliśmy sobie te... ale tutaj nic nie ma w ogóle.
Nie, wydaje się, że wchodzi. Dobrze, jest, no z tego hotspota nie wiem, jak długo z niego pokorzystamy, no ale w każdym razie na razie jest, więc po prostu, żeby nie tracić czasu, to tutaj zmierzam dalej. No, no myśmy jakby przygotowując się do tych naszych badań właśnie śledzili całą tą genealogię botów, można powiedzieć, i ich rozwój. Od takich prostych systemów reprezentacyjnych, ale za to z mocną orientacją taką społeczną, czy z jakąś mocną społeczną rolą, aż do takich, powiedziałabym, właśnie botów, które rozwijały się już z użyciem uczenia maszynowego, najpierw reinforcement learning, teraz już mamy techniki deep learningowe. Próbowaliśmy się właśnie przyjrzeć, jakie zastosowanie, znaczy jakiego typu bota najlepiej by było stworzyć pod to badanie, które robimy, które będzie bazował na gdzieś tam, no może nie najwyższym rozwoju technologicznym w zakresie botyki, jaki mamy dzisiaj, ale gdzieś tam takim już znanym, już obłaskawionym, przystępnym i skalowalnym. I zdecydowaliśmy się właśnie na takiego bota, który będzie no, wzmocniony właśnie przez uczenie maszynowe i to będzie ten relatywnie prosty system uczenia właśnie przez wzmocnienie, reinforcement learning. No o Tai to już wspomniałam, o Aleksie też, aha, ale znowu tutaj, o, okej. I stworzyliśmy takiego bota, który się nazywa właśnie Ola. Nie wiem, czy Ola się tutaj nam... Nie bardzo. No dobra, to ja będę w każdym razie na razie próbowała mówić bez tego i to sobie jakoś zostawimy. W każdym razie stworzyliśmy bota, który się nazywa Ola. I ten bot tak naprawdę pełnił rolę asystenta w mojej uczelni na Koźmińskim. I był takim botem, który odpowiadał na pytania studentów w zakresie rekrutacji, właśnie jakichś takich różnych prostych rzeczy, które dotyczą tego funkcjonowania szkoły, czesnego i takich właśnie bardzo praktycznych jakby zagadnień związanych z funkcjonowaniem szkoły, ale jednocześnie tam troszeczkę się uczył, odpowiadał na pytania w miarę moim zdaniem przyzwoicie. Czasami zdarzało mu się rzeczywiście tak chlapnąć taką bzdurę jak Eliza 30 lat temu, ale co do zasady jakoś sobie radził. I nasza metodologia badawcza w ogóle cała zasadzała się na tym, żeby połączyć ze sobą właśnie dwa typy badań. To znaczy na początku w ogóle myśleliśmy, że to będą badania takie stricte filozoficzne, fenomenologiczne z jednej strony, a z drugiej strony, że będziemy mieć badania neuronaukowe, jakoś to połączymy. Ale stwierdziliśmy, że cofniemy się na razie o jeden krok i spróbujemy po prostu zrobić badania jakościowe, gdzie będziemy mieć pytanie o jakby można powiedzieć, o widać nawet, pytania o ewaluację tej interakcji z botem, takie dosyć dogłębne, szczegółowe kwestionariusze dotyczące tego, jak się z botem współpracuje, czy mogłoby się, czy chciałoby się z takim botem współpracować w przyszłości, czy widzi się siebie jako współpracownika tego bota, czy ten bot jest sympatyczny, czy raczej budzi jakieś takie negatywne skojarzenia. No i tam był taki cały panel, że tak powiem, pytań, które się zadawało bezpośrednio po tej interakcji. Natomiast do samej interakcji użyliśmy przede wszystkim elektromiografu, chociaż nie tylko, ponieważ mieliśmy cały taki panel badań psychofizjologicznych i mieliśmy tutaj GSR, czyli reakcję skórno-galwaniczną, elektrokardiogram, właśnie elektromiografię i do tego jeszcze pulsometr. I staraliśmy się, powiedzmy, cały ten szereg, jakoś to się w miarę rozwiązało samo i tak to mnie to już, o, a teraz się wyłączyło w ogóle. No tak. Dobra, to ja wrócę po prostu do tej prezentacji, już tamtą pominę, natomiast jeżeli Państwo byliby zainteresowani, to bardzo chętnie tamtą prezentację udostępnię też, ewentualnie po zajęciach, żeby już nie tracić czasu. W każdym razie stworzyliśmy bota Ole, postanowiliśmy wykorzystać dwie różne metodologie badawcze i gdzieś tam osią naszych zainteresowań, co jest chyba dosyć naturalne w przypadku badań właśnie dotyczących botyki, było to, żeby sprawdzić, czy występuje zjawisko Doliny Niesamowitości. Pewnie często Państwu... Pewnie znane Państwu, przynajmniej jakby może się obiło o uszy, takie zjawisko odkryte 3 dekady temu już w Japonii, dotyczące przede wszystkim robotów społecznych, tak naprawdę androidów i takich humanoidalnych maszyn, które polegało na tym, że ten bot, po prostu robot przede wszystkim budzi wstręt, po prostu albo jakąś formę zniechęcenia, kiedy osiąga bardzo duży poziom antropomorfizacji, kiedy naprawdę wygląda już jak człowiek, przemawia jak człowiek, ale jest ten jeden, taka jedna odrobina, która no, oddziela go od człowieka i tak wtrąca go właśnie albo ze względu na motorykę, albo ze względu na ton głosu właśnie w jakieś takie dziwne miejsce, w którym człowiek by się nie znalazł, no to
I ludzie reagują jakby wstrętem, niechęcią, takim brakiem jakby woli współpracy z takim botem. I tu chcieliśmy zobaczyć, czy tak się też rzeczywiście stanie. I do tego wykorzystaliśmy właśnie i te parametry psychofizjologiczne, i ten kwestionariusz, które ze sobą teraz korelujemy. Jeśli chodzi o właśnie sygnał, to tak naprawdę jesteśmy w trakcie badań. One są bardzo, bardzo takie długotrwałe i mozolne, ponieważ no tutaj trzeba wszystkie logi zczytywać i tam do tych logów dopasowywać ten sygnał, te reakcje i bardzo dużo to jakby zajmuje czasu. Natomiast jeśli chodzi o tą część jakościową, to już zobaczyliśmy bardzo wyraźnie pewne pierwsze zależności czy proste rezultaty. Powinnam dodać też tutaj, nie wiem czy to Państwo zobaczycie, no ale tutaj ja postaram się to przynajmniej przeczytać, bo to ta prezentacja jest nieco gorsza. Państwu, zrobiliśmy dwa boty. Zrobiliśmy bota głosowego, który najpierw mówił, a potem tekst się dopiero zapisywał. To jest dosyć ważne, bo w momencie, kiedy tekst jest najpierw napisany, a potem dopiero bot z takim delayem go odczytuje, to wtedy te pomiary wyglądają zupełnie inaczej i to jest kompletna dolina niesamowitości. Więc żeby odrobinkę to odwrócić, to myśmy jednak chcieli, żeby najpierw ta interakcja głosowa zachodziła, a potem dopiero, żeby tekst pojawił się na ekranie. Ten bot wolno czyta też bardzo, wolniej niż ludzie mówią, więc tak nie chcieliśmy takich budować efektów, żeby ten tekst już był i ludzie zniecierpliwieni by czekali, aż bot dokończy mówić zdanie. Więc postanowiliśmy to zamodelować troszeczkę inaczej i mieliśmy takiego drugiego bota, który był właśnie typowo tekstowy. W obu przypadkach była to ta Ola, która właśnie jakieś tam role społeczne swoje odgrywała, tej asystentki na uczelni Koźmińskiego. No i co zobaczyliśmy jakby w tych badaniach? No po pierwsze zobaczyliśmy takie dosyć ciekawe rzeczy. Mamy tutaj przebadanych ludzi w różnych grupach wiekowych, to tam widać na górze. I jeśli chodzi o ich narodowość, to tutaj, tak jak Państwo widzicie, niemalże no, około 3/4 to byli Polacy, ale mamy też dosyć sporą grupę Amerykanów i potem jakby inne kraje. I to co nas jakby tutaj najbardziej jakby zainteresowało, to jest to, jak wygląda ta cała interakcja. I to, co zobaczyliśmy, to co w zasadzie najbardziej nas uderzyło, to jest to, że w przypadku bota głosowego po prostu ta interakcja była stanowczo krótsza, natychmiast się kończyła w zasadzie. Po wypełnieniu zadań nasi uczestnicy dostawali jakby szereg zadań do wykonania wspólnie z tym botem, musieli się od niego dowiedzieć pewnych rzeczy i tak dalej. I okazywało się, że po prostu w przypadku bota tekstowego jest wola dalszej współpracy, jest bardzo dużo jakby dodatkowych pytań, uzupełnień i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w przypadku tego bota, który troszeczkę porykiwał, no potem głos, no bo to nie jest Iwona najnowszej generacji, tylko trochę poprzedniej, okazywało się, że ta interakcja kończy się niemalże natychmiast, tak? I te odpowiedzi efektywne, no na razie jesteśmy w trakcie analizy, ale już też widzimy dosyć wyraźnie, że są skorelowane z tym deklaratywnym aspektem. Znaczy ludzie mówili, że nie chcą z takimi botami współpracować, że nie umieją tego wyjaśnić, dlaczego tak jest, ale to jest po prostu coś, co jest niechętne, nie wiadomo skąd ten głos się dobywa i ten głos sam w sobie po prostu sprawiał, że oni absolutnie chcieli tylko wypełnić te zadania, które były do wypełnienia i zakończyć te rozmowy, te interakcje. I teraz jesteśmy na etapie właśnie analizy całego tego sygnału i przede wszystkim oczywiście miograf nas tutaj interesuje najbardziej i widzimy, że pojawiają nam się właśnie korelujące z tym afekty, że ta odpowiedź jest po prostu odpowiedzią taką no wyraźnie wskazującą na to, że jeśli się dokłada, że tak powiem, botowi więcej komponentów różnych i on jakby ma taką swoją wirtualną formę, mówi i jednocześnie jeszcze jakby pojawia się jako tekst, to po prostu czasami dla użytkowników to jest po prostu to jest za dużo. To jest jakby za dużo i to nie jest przyjmowane z jakąś taką ufnością czy z wolą współpracy. I na tym jakby jesteśmy w tej chwili etapie, tutaj jakby szczegóły oczywiście będą się zaraz jeszcze kolejne pojawiały, bo jeszcze wszystkiego nie przeanalizowaliśmy, no ale takie wstępne informacje, które mamy, to jest takie, że no to jest bardzo ciekawe, bo od 30 lat tak naprawdę to zjawisko doliny niesamowitości jest znane. Nie zostało nigdy jakoś jednoznacznie wyjaśnione, tam były jakieś powiedzmy informacje związane z tym, czy takie interpretacje, że tak naprawdę chodzi tutaj o to, że bot czy robot no, przypomina o śmierci, na przykład takie były, że jest to nieżywe i żywe zarazem, że jakąś taką pierwotną biologiczną odpowiedzią będzie absolutne niechęć do takiej interakcji, że to jest jakby taki bardzo jasny trigger, no ale potem w międzyczasie jakby myślę, że to ulegało paru reinterpretacjom i tak do końca cały czas nie wiemy. Nie wiemy też,
które tak naprawdę projekty budzą dokładnie tą dolinę niesamowitości, które jakby generują ten efekt, a które go jakoś sprawnie omijają. Bo wydawać by się mogło, że właśnie takie tekstowe boty, chociażby na Messengerze, że ten efekt jest bardzo tam znikomy, tak, że go praktycznie nie ma i być może dopiero kolejne elementy właśnie ucieleśnienia z głosem począwszy powodują u nas te doliny niesamowitości. Jeszcze jedna rzecz, oczywiście to trzeba też uwarunkować jakoś tam kulturowo. Mieliśmy nieznaczną grupę z Japonii i tutaj ten efekt wyglądał inaczej. Praktycznie był zniesiony, ale w związku z tym, że to jest raptem kilka osób, no to tak jakby nie mamy trochę odwagi na tej podstawie jeszcze tutaj wyprowadzać żadnych finalnych wniosków. Drugi projekt, który w tej chwili realizujemy, to jest projekt związany z technologiami ubieralnymi. I to jest taki projekt, który właśnie jest bardzo gdzieś tam osadzony w tym centrum badawczym, w którym ja w tej chwili pracuję, w którym to centrum za pomocą wcześniej właśnie, tak jak mówiłam, tych badży socjometrycznych, czy po prostu analizy e-maili, szybkości ich wysyłania, odpowiadania sobie i tak dalej, badano na przykład kulturę organizacyjną, wpływ, nie wiem, humoru na interakcje w pracy i tak dalej, po różnych cyfrowych śladach, ale także preferencje wyborcze, na przykład na podstawie Twittera, taki, można powiedzieć, że chyba tam na MIT zaczął się mikrotargeting, który skończył się w sensie komercyjnym wyborem po prostu Donalda Trumpa na prezydenta USA. My postanowiliśmy postawić na taki właśnie szereg tutaj urządzeń technologii ubieralnych, które właśnie w dosyć ciekawy i wyrafinowany sposób naszym zdaniem komunikują się z użytkownikiem. Postanowiliśmy je wykorzystać tak naprawdę na dwa sposoby, o tym za chwilę powiem, ale może wcześniej powiem o tym, jakie mieliśmy dylematy z tym związane. Mamy tak naprawdę w tym całym królestwie wearable już w tej chwili bardzo dużo różnych urządzeń. Mamy urządzenia całkowicie pasywne, które po prostu trakują, czy też śledzą użytkownika. Mamy urządzenia z biofeedbackiem, czyli takie, które w sposób pośredni modelują jego zachowanie. I mamy urządzenia, które są po prostu jednoznacznie dyscyplinujące. Co dziwne, może dla mnie, te trzecie jakoś tutaj cieszą się ogromną popularnością. Ja nie wiem, czy Państwo zetknęli się z tym projektem. Pawlok od Pawłowa, na jego cześć został nazwany. To jest taki wristband, taka opaska na rękę, która po prostu no, aplikuje elektrowstrząsy swojemu użytkownikowi. Dlatego, że tak została stworzona do tego, żeby go dyscyplinować na różne sposoby. To jest oczywiście dozowanie tych elektrowstrząsów jest w gestii samego użytkownika czy też użytkowniczki. Jest to forma karania się oczywiście za to, czego się nie zrobiło. Tam jest też taki zgamifikowany system nagród, ale on jest dużo słabszy i celowo jako słabszy zbudowany niż ten system kar, bym powiedziała. Wszystko, co się dzieje w online, opaska widzi, to znaczy jeśli ktoś nie chciałby oglądać niedozwolonego kontentu w sieci, a jednak coś go ku temu pcha, to opaska się odezwie wtedy. Natomiast jeśli to są aktywności takie właśnie fizyczne, offline'owe, no to niestety, albo stety, tutaj jeszcze siła technologii nie jest tak wielka, więc można się samemu wtedy porazić. No jakieś tam, rozumiem, modelując proste relacje w nim układzie limbicznym, że po prostu skoro jem czekoladę, jednocześnie mam elektrowstrząs, to zaczynam tego nie lubić. Nie ma niestety jakichś szczegółowych, znaczy też to jest oczywiste, że nie ma badań, bo ktoś by to badał i kto by dostał na to zgodę. Na pewno nie my na MIT, więc nawet się nad tym specjalnie nie zastanawialiśmy. Natomiast ten segment właśnie tych technologii dyscyplinujących jest jakoś tam problematyczny moim zdaniem, dlatego że trudno w kontekście badawczym się za nie zabrać, trudno sprawdzić, na ile tutaj jakby efekty, które tam są tworzone, są trwałe, stałe albo w ogóle występują. Trudno polegać na deklaracji samych startupowców, którzy te urządzenia tworzą i to jest w ogóle kontakty, startupy, a nauka to jest jakby jeszcze osobny temat moim zdaniem, bardzo, bardzo ciekawy, na który ja się osobiście chyba troszkę nacięłam, projektując to badanie. No w każdym razie myśmy na Pawloka się nie zdecydowali, widzieliśmy zresztą, że nie uzyskamy na to żadnej zgody i cóż, no, jest to urządzenie non-FDA approved, które jakby ma tak małe są te poziomy wstrząsu, że udało im się umknąć przed FDA, co oczywiście nie pozwoliłoby im na pewno skomercjalizować tej technologii tak szybko, ale jest jednocześnie ogromnym komercyjnym sukcesem w USA. No i to jest gdzieś tam ciekawe, łamane na niepokojące, można powiedzieć.
Nas zainteresowały troszeczkę inne technologie, technologie właśnie raczej pasywne, ale z elementami biofeedbacku. Nie wiem, czy Państwo zetknęli się z tym, to jest Melon, on tak się nazywa, ten projekt jest niestety w tej chwili zawieszony. Nasza pierwsza faza w ogóle projektowania to była próba przyjrzenia się temu, co w ogóle jest na rynku i co warto badać. I to była bardzo długa i trudna faza. To jest urządzenie, które z kolei święciło jakieś ogromne sukcesy na Kickstarterze. Strasznie się podobało. Przenosi na elektroencefalograf, którego w zasadzie się nie trzeba w ogóle zdejmować, który no, obiecywał, że jest tak naprawdę, no, w sensie konsumenckim oczywiście tylko, narzędziem do pomiaru poziomu koncentracji użytkowników. Do niezdejmowania w zasadzie przez cały dzień, do tego dopięta taka ładnie zgamifikowana aplikacja, w której jak się nie było skoncentrowanym, to ona świeciła na czerwono, jak się było skoncentrowanym, to ona świeciła na zielono, a potem po jakimś czasie miała w ogóle się personalizować do tego stopnia, że zbierając jakby poprzednie dane użytkownika, wskazywać mu, co mógłby zrobić, żeby był bardziej sfokusowany. Na przykład słuchać muzyki klasycznej, prawda? Bo poprzednio, kiedy słuchał muzyki klasycznej, tam był zresztą taki element na feedback od użytkownika, co teraz robisz, robię to i to, i on to koreluje gdzieś tam z poziomem koncentracji. I w czasie to miało być takie urządzenie, które właśnie uwalnia jakby tą swoją wartość poprzez pokazywanie użytkownikowi, jak się lepiej skupić, czyli też znowu jakąś kolejną profesjonalną rolę wypełnia. No to się nie powiodło. To się po prostu nie powiodło. Oczywiście powieść się to nie mogło, ponieważ znaczy, no nie ma chyba możliwości, albo ja przynajmniej ich nie znam, żeby chodzącemu, mrugającemu oczyma użytkownikowi, który się porusza cały czas i z biegu, rzeczywiście założyć na głowę opaski, żeby dane, które płyną z tej opaski, cokolwiek naprawdę znaczyły. To jest po prostu jakiś gąszcz artefaktów i niczego więcej. I zresztą tacy co bystrzejsi użytkownicy, którzy zamówili ten sprzęt na Kickstarterze, wcześniej go no, tak naprawdę chwaląc i też promując, szybko się zorientowali, że to nie jest w stanie absolutnie nijak dostarczyć wartości obiecywanej i w związku z tym tak skończyło się to zawieszeniem projektu. No a tutaj możecie Państwo jeszcze zobaczyć, jak wygląda ta aplikacja, więc to jest jakby absolutne uproszczenie, to jest po prostu pop neuronauka at its best, można powiedzieć. Zastanawialiśmy się jeszcze nad tym projektem, to być może Państwu bardziej znane, IntelliClinic, NeuroOn, zwłaszcza, że jest to projekt polski. Przez chwilę myśleliśmy, czy byśmy nie chcieli tego potestować, ale ostatecznie jakby daliśmy na razie za wygraną. To znaczy stwierdziliśmy, że może na później też to jest projekt, który pivotuje nieustająco, on ma różne funkcjonalności, on się bardzo zmienia, jest bardzo dynamiczny, my potrzebowaliśmy czegoś bardziej stabilnego. No i w związku z tym wyłoniliśmy tak naprawdę ostatecznie projekty dwa, a skupiliśmy się w tej chwili na jednym. Nie wiem, czy to Państwo kojarzą może? A gdybym poprosiła o próbę wytypowania, do czego może to służyć, albo co to jest, to co byście Państwo powiedzieli? Wygląda jak... Mam skojarzenie z upiorem w operze, ale... Do wykładania zmarszczek przy oczach. To tak? A jakieś inne typy? Blisko, tak. To znaczy nie do końca. Jest to znowu urządzenie dyscyplinujące. To znaczy po raz kolejny, po kolejna próba, tylko mniej straszne niż Pawlok, tak naprawdę, bo Pawlok ewidentnie służył do karania użytkownika i do niczego więcej. To jest też komercyjny projekt, który po raz kolejny jakby uciekł FDA, czyli jakby uciekł konieczności certyfikacji i tak dalej, jako urządzenie medyczne. Nazywa się Think. Jest takim malutkim urządzeniem na takim pasku z suchymi elektrodami, które można przymocować, założyć sobie pod czapką i jechać rowerem. I tutaj rzeczywiście dużo mniejsze są problemy też w związku z tym, że on nie chwyta żadnego sygnału i nic nie śledzi, tylko aplikuje właśnie prąd. To tutaj problem ze stabilnością sygnału jest żaden i można go nosić sobie cały dzień, oczywiście pod warunkiem, że się przeżyje taki cały dzień z taką wibracją na czole. No i myśmy bardzo poważnie się zastanawiali, czy tego urządzenia nie wziąć tutaj do naszej baterii testów. No ale ostatecznie zdecydowaliśmy się, że chyba nie. Ono ma aplikację. W tej aplikacji można sobie ustawić dwa moduły. Jeden to jest relaksacja, a drugi to jest pobudzenie. Czyli jakaś to jest taka forma, można powiedzieć, zarządzania sobą trochę. I
w obie strony działająca. To znaczy, jeżeli człowiek chce się bardzo zrelaksować, to może sobie zaaplikować te frequencies, które odpowiedzialne są za relaksację. Jeśli chce być pobudzony, to może się pobudzić. No i w zasadzie, jak się na to patrzy, to pierwszy chyba rzut oka już mówi, nie, to jest jakiś chyba neurogadżet kolejny, który nic nie znaczy, nic nie zmieni. No ale to, co nas zaskoczyło, to jest to, że oni, i w zasadzie dlatego w ogóle zaczęliśmy z nimi komunikację, że oni opublikowali swoje prace w Nature. To znaczy pracę z wykorzystaniem tej technologii i dostali publikację w Nature. No to coś mówi, wprawdzie Nature Communications, ale tym niemniej jest to jednak bardzo poważna instytucja. I tam pokazywali na przykładzie tam kilku grup beta testerów, jak dobrze działają te technologie. Chyba w zakresie właśnie tej relaksacji ten efekt był słabszy, natomiast w zakresie pobudzenia on był taki już dosyć, powiedziałabym, solidny. Oni też wskazywali na to, że oni tak naprawdę pośrednio wpływają na poziom kortyzolu poprzez ten masaż tutaj taki, prawda, elektryczny masaż, i z tego powodu mogą tak jakby sterować poziomem pobudzenia użytkownika. No i znowu jakby taka sama sytuacja trochę jak z Pawlokiem, ucieczka przed badaniami takimi, powiedziałabym, nie in-house'owymi, tak? Bo jednak to te badania zrobił team, który odpowiada również za komercjalizację tego produktu, i to są badania, że tak powiem, skrojone pod to, żeby ten produkt się dobrze sprzedał też. Natomiast żaden zewnętrzny konsultant tego projektu nie analizował do tej pory. I rzeczywiście to jest trudne, i to jest może taki mój komentarz. Ja jestem osobą, która bardzo gdzieś tam wierzy w projekty startupowe, sama mentoruję, kiedyś też robiłam własny, i wydawało mi się, że jeśli my weźmiemy sobie tutaj na tapetę jakieś startupy, które inkubują komercyjnie dostępne technologie, to oni będą chcieli dowiedzieć się więcej, ale okazało się, że jestem straszną idealistką, jestem po prostu naiwna, ponieważ wręcz przeciwnie. Okazuje się, że wręcz przeciwnie, to znaczy jakby jest to raczej próba budowania jakichś takich zamkniętych systemów, gdzie my się bardzo mało możemy dowiedzieć sami o tym, jak to działa. Wszystko jest objęte patentem, o wszystkim, o niczym nie można w zasadzie rozmawiać, i bardzo trudno jest w związku z tym z takim projektem pracować. I to go przynajmniej w naszych oczach na razie wyeliminowało. I ostatecznie zatrzymaliśmy się na tym. To jest Muse. Nie wiem, czy część z Państwa kojarzy ten z kolei tę opaskę. To jest taka opaska właśnie śledząca, trakująca, która jest przenośnym elektroencefalografem, ale nie niesie za sobą takich obietnic, jakie niósł ten nieszczęsny Mellon, czyli ta opaska, którą pokazywałam Państwu wcześniej, która jakby nawet przed tym, zanim zdążyliśmy my ją wyeliminować, po prostu wyeliminowała się sama z rynku, przynajmniej na razie. No i to jest dla nas dosyć ciekawe. Tutaj mamy do czynienia z taką opaską, w której jest 7 sensorów, suche elektrody, więc no jest to pewnego rodzaju przełom komercyjny. Jak pomyśli się o elektroencefalografii, to myśli się o takim czepku na głowie, mokre elektrody, cała głowa usyfiona po prostu tym żelem, bardzo długi czas zakładania. To wszystko sprawia, że w wymiarze komercyjnym to jest po prostu niemożliwe. Znaczy, to są precyzyjne technologie do badań laboratoryjnych, natomiast żadnemu indywidualnemu użytkownikowi nic taka technologia nie da, bo on nie byłby w stanie nawet sobie tego sam przytwierdzić. I tutaj trzeba powiedzieć, że pewnego rodzaju rewolucja zaszła, zwłaszcza w przypadku tego projektu. Tutaj Państwo widzicie jego taki bardziej może szczegółowy opis. 7 sensorów, pomiar wszystkich fal. Tak offline mogę powiedzieć, że według nas chyba przede wszystkim fali alfa. I tutaj jesteśmy co do precyzji tego urządzenia jakoś tak spokojni i utwierdzeni w tym, że to działa. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe fale, to mamy może pewne wątpliwości. No ale rzeczywiście urządzenie działa. Urządzenie działa. Przeprowadzaliśmy testy z tym urządzeniem od stycznia tego roku w Bostonie i sprawdzaliśmy sobie, na ile ono jakby jest precyzyjne też w różnych takich bardzo głośnych, generujących szum warunkach, no bo na tym nam tak naprawdę zależało, żeby to był taki crash test, na ile to w ogóle może się sprawdzić. I postanowiliśmy jakby tutaj troszeczkę wyekstrahować dwie jego cechy i badać go na dwa sposoby. Dołączyliśmy zresztą do tego Muse Labu, czyli do całego jakby takiego klastra różnych badaczy, tam przede wszystkim są to badania kanadyjskie i USA, które pracując z tym projektem badają i mierzą różne rzeczy, też wykorzystując go do różnych celów. No i tutaj rzeczywiście napotkaliśmy po raz pierwszy na jakiś taki przykład współpracy, która może się udać. To znaczy z jednej strony jest tak, że rzeczywiście
na przykład z aplikacji Muse, tutaj Państwo widzicie moją pierwszą sesję z tym urządzeniem, 0% czasu bycia spokojną, bo urządzenie służy do tego, żeby znowu mierzyć jakby poziom relaksacji i koncentracji, prawda? Znaczy ta fala alfa tutaj się powinna tak ujawniać, ja powinnam tak, w zasadzie ono było pierwotnie pomyślane jako urządzenie do medytacji, czy do uczenia właśnie jakiegoś takiego mindfulnessu, gdzie ono właśnie ma aplikację i w tej aplikacji ono w jakiś sposób trenuje od pierwszego spotkania. Użytkownik zakłada sobie tą opaskę i w tej opasce jest, ma 3-minutową sesję. Urządzenie mówi, jak tę sesję przeprowadzić, to znaczy tam liczyć do 10 albo robić coś innego. A w czasie samej sesji daje biofeedback, czyli za każdym razem, kiedy ta uwaga ucieka, kiedy ta coś się złego z tą falą alfa dzieje, no to wtedy urządzenie zaczyna, powiedzmy, albo generować jakiś szum, albo jakieś inne audio, takie sygnały wysyła, że coś jest nie tak, żeby ten użytkownik wrócił z powrotem do tego stanu. Więc tak jak widzicie Państwo, nie udało mi się za pierwszym razem w ogóle wejść w ten stan, no ale potem już było trochę lepiej. Tutaj jest jakaś taka niedawna moja sesja i dostałam nawet jakieś punkty i coś mi wyszło w końcu. Także długotrwały trening z tym biofeedbackiem, można powiedzieć, do pewnego stopnia mi pomógł. I to, że ja zaczęłam tak naprawdę je testować zupełnie konsumencko, to nas naprowadziło na to, żebyśmy chcieli chyba zobaczyć, na ile ten biofeedback może być skuteczny w ogóle. I teraz stworzyliśmy taki protokół badawczy, w którym staramy się sprawdzić, na ile długotrwałe, w naszym przypadku długotrwałe oznacza 4 do 6 tygodni, korzystanie z tego typu urządzenia może poprawiać cognitive performance. Mamy taką serię całą testów, zresztą takich ustandaryzowanych testów World Health Organization, które badają cognitive performance, czyli to jakby tak, kognitywną zdolność, tak, użytkownika do mentalną, do wykonania jakichś tam określonych zadań związanych z dużym poziomem koncentracji. I chcielibyśmy zobaczyć, na ile trenowanie z tym urządzeniem, z każdorazowym przedłużaniem tych sesji, one mogą się wyciągnąć aż do 45 minut, nie wiem, czy z naszymi użytkownikami tak daleko dojdziemy, chociaż mamy kilku takich beta testerów, którzy są doświadczeni w medytacji. Myślę, że oni zdecydowanie trzeba będzie ich jakby wyłączyć jako osobną grupę i z nimi jakoś testować bardziej intensywnie. No ale chcemy zobaczyć, na ile korzystanie z tego urządzenia może takie rzeczy poprawiać i jakby nawet byliśmy dosyć zdumieni, bo okazało się, że tego typu badań jeszcze z tym urządzeniem przenośnym elektroencefalografem żaden ośrodek badawczy nie prowadził. I to jest jakby taki jedną rzecz, którą realizujemy. No nie przyniosłam żadnej opaski, dlatego że wszystkich 20 po prostu pracuje teraz. Wszystkie są przez kogoś noszone, wszystkie ktoś ma w domu i po prostu do mnie na mój dashboard cały czas spływają po prostu dane o tym, jak wygląda progres tych ludzi. Tutaj może jeszcze tylko dodam, że to jest urządzenie też stosowane przez terapeutów w jakichś tam różnych sesjach, też PTSD, czy jakieś różne właśnie, czy związane z traumą, czy inne tego typu urazy, również są za pomocą tego urządzenia jakoś tam, powiedzmy, współleczone, czy ich objawy są łagodzone. Natomiast tutaj właśnie w związku z tym, że ta aplikacja okazała się jednak systemem zamkniętym, to jest jakiś taki mój w ogóle problem, znaczy my byśmy chcieli robić bardzo interdyscyplinarne i bardzo otwarte badania i chcielibyśmy tą otwartość również tam replikować, w tym sensie, że jeśli ktoś chciałby z nami współpracować, to my bardzo dużo jesteśmy w stanie otworzyć i dać. Natomiast okazuje się właśnie, że współpraca z podmiotami komercyjnymi, która jest tak bardzo potrzebna, bo jej jest trochę za mało. To znaczy ja mam wrażenie, że te światy się od siebie oddzieliły. To znaczy mamy taką sytuację, w której coraz więcej zaawansowanych paramedycznych lub medycznych technologii jest inkubowanych poza światem nauki. To znaczy gdzieś w garażach, gdzieś przez jakichś startupowców, entuzjastów, którzy postanowili nie kontynuować kariery naukowej, ale też w tym momencie pojawiają się takie pomysły, żeby to po prostu urządzenie, komercjalizując je rzeczywiście, żeby ono uniknęło starcia z nauką. I ja nie wiem, czy to poprawia jakość tych urządzeń. Mam co do tego sporo wątpliwości. I ja bym wolała, żeby ta współpraca była na zasadzie absolutnej otwartości. I mimo, że z tym Muse'em, powiedzmy, jakoś tam udało nam się ostatecznie dogadać, oni nam wskazali na sposoby, jak to działo, to sam fakt, że nie można wyekstrahować w ogóle danych z aplikacji, jest niesamowity. To znaczy, po pierwsze okazuje się, że to są pre-processed data, czyli wszystkie te dane nie są danymi surowymi, czy nie można na nich pracować w takim stricte naukowym sensie.
Po drugie, okazuje się, że te dane po prostu są nieeksportowalne nigdzie, więc w ogóle ani ich porównać nie można, ani nic. Służą tylko indywidualnym użytkownikom do pomiaru ich progresu, który tak czy siak zawsze jest, bo jest jakby troszeczkę wszyty w ten system. I jak on jest wszyty w ten system, to też my się nie możemy jakby dowiedzieć do końca. No ale znaleźliśmy na sposób, żeby się z tego wywikłać. W zasadzie troszeczkę zrobiliśmy takiej inżynierii odwrotnej, ale też znaleźliśmy aplikację, która została niekomercyjnie stworzona do tego samego urządzenia i tutaj troszeczkę ją zaadaptowaliśmy do naszych potrzeb i sczytujemy w czasie rzeczywistym surowe dane w tej chwili też. I to, że to się w ogóle okazało możliwe, to nam pozwoliło wyjść poza ten, powiedzmy, jakąś tam tę bańkę biofeedbacku, bo ten biofeedback, powiedzmy, no trudno w przypadku niewyekstrahowanych danych jakoś nad tym pracować, no ale coś tam dałoby się z tego uzyskać, można by było próbować coś zobaczyć. Natomiast tutaj pojawia się taka kolejna funkcjonalność i to jest wykorzystanie tego urządzenia po prostu jako elektroencefalografu. I w zasadzie może w tym nie ma nic specjalnie odkrywczego, ani nic nowego, ale mi się wydaje jednak, że trochę jest. Dlatego, że w zasadzie gdyby ktoś chciał Państwa tutaj nagrać teraz, jak słuchacie mnie i jak jesteśmy w interakcji i chciał do tego wykorzystać elektroencefalograf, to musielibyśmy się tu spotkać 3 godziny wcześniej, żeby Państwu to założyć po prostu na głowę, przygotować całą sytuację i tak dalej. A ja bardzo podobne pomiary na wykładach innych osób na MIT robię z wykorzystaniem tych urządzeń i to nie trwa w ogóle nic, znaczy nie jest to problematyczne. Udaje się fajnie usunąć takie proste artefakty, tam powiedzmy typu ścisk szczęki czy oko. Natomiast znaczy co do takiej ogólnej akuratności tej danej, już mi brakuje słów po prostu czasami. Mamy jednak trochę wątpliwości. Tym niemniej udaje się jakby nam, jak powiedzieć to? Precyzji danych, oczywiście. Precyzji tych danych mamy jednak troszeczkę jeszcze wątpliwości, znaczy nie jesteśmy w 100% pewni. No i na tym etapie stworzyliśmy taki protokół badawczy, zgodnie z którym po prostu mamy kilka podmiotów współpracujących w ramach MIT i tam przychodzimy na zajęcia, nagrywamy po prostu za pomocą elektroencefalografu do 45 minut po prostu aktywność umysłową, że tak powiem, studentów przede wszystkim, którzy w tym uczestniczą. I naszym zadaniem jest zobaczyć, na ile możemy mówić o pewnej synchroniczności doświadczenia między nimi, kiedy oni są uczestnikami tego samego wydarzenia. I no tak, warunki są rzeczywiście bardzo, bardzo takie partyzanckie i chcieliśmy, żeby takie były i po prostu na tym etapie sprawdzamy, na ile ta technologia w ogóle może sobie z takim zadaniem poradzić. No i te pierwsze wyniki są dosyć, powiedziałabym, może obiecujące. I to jest mniej więcej to, co w tej chwili robimy i to są te jakby dwa projekty, które realizujemy, które są teraz w trakcie. I myślę, że to jest mniej więcej to, co chciałam powiedzieć, tak ogólnie o tym, co w tej chwili robimy. To jest e-mail do mnie, gdyby Państwo byli zainteresowani w jakiś sposób, to ja też może powiem od razu, że część tych testów my robimy również w Polsce. Znaczy właśnie dlatego, że współpracujemy ze SWPS, to mamy tutaj szansę, przynajmniej ten projekt chatbotowy tam częściowo zrealizowaliśmy w Polsce, ten drugi projekt jest w tej chwili w Stanach, ale myślę, że w czerwcu ja po prostu przyjadę z całą torbą tych urządzeń i spróbujemy też popracować tutaj. Dobrze, to ja dziękuję. Ja również dziękuję Państwu bardzo.